Szczęść Boże, przekaz Boga Ojca do żywego płomienia, 7 września 2024 rok. Jam jest, który jest, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej, kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu. Tak bardzo niezmiernie Was kocham, tak bardzo miłuję, pragnę od Was Waszej miłości. Cierpliwości i zaangażowania, usilnej pracy nad sobą samym. Tak bardzo pragnę, abyście nieustannie podążali za głosem Bożym. Nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniom złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli w Twoim domu, by uświęcić go moim przybyciem. Tak bardzo chcę i pragnę Waszej czystej, świętej wiary, nadziei i miłości, takiej wielkiej, bez opamiętania. Im więcej jej dla mnie macie, tym mocniej i tym intensywniej możecie otrzymywać moją świętą opiekę i obronę. Tak bardzo mnie boli każdy Wasz grzech, każdy występek, gdyż jestem Bogiem bardzo czystym, świętym. To ode mnie zależy. Każda świętość to na mnie wzoruje się wszelka czystość. Nie lękaj się, mnie biedny człowiecze, ty zaufaj mi do końca. Powierz mi samego siebie, swoją rodzinę, swoich bliskich. Ja jestem, jestem Bogiem. Jestem dobry, doskonały. Bo tak chcę, bo tego pragnę. Trójca Święta wszystko wie, wszystko przewiduje. Nie zdarzy się nic, co bym nie zdołał przewidzieć. Każdy człowiek, w tym każdy Boży prorok, przechodzi swoją próbę, żyjąc na tej ziemi. Każdemu człowiekowi, w tym każdemu prorokowi, daje szansę za szansą, okazję za okazją na to, aby się nawrócił, odwrócił się od zła, które czyni. Na początku stwarzania wszystkiego stworzyłem niebo, miejsce mojego przebywania, a także cały kosmos. No i ziemię. W niebie stworzyłem dziewięć chórów anielskich, po jednym trylionie w każdym chórze anielskim. Aniołowie w każdym z chórów anielskich to byt duchowy, co nie oznacza symboliczny, rzeczywisty, tak jak. Mój własny byt. Niestety, świat duchowy rządzi się odmiennymi, innymi prawami niż świat materialny. Aniołowie wykonują różne funkcje siłą swojej woli, a czynności fizyczne, jednak by je wykonać, muszą się do tego częściowo zmaterializować. W tamtej chwili określenie czasu jeszcze nie istniało. Wszystko stwarzałem powoli, nie spiesząc się. Cały wszechświat ma wielkie, ale ograniczone wymiary. W całym wszechświecie stworzyłem około 1,5 miliarda galaktyk. Pozwoliłem zaistnieć życiu na innych planetach, w innych galaktykach podobnych do Ziemi. Stworzyłem je. Każda gwiazda, każda planeta jest kulą Żadna z nich, nawet Ziemia, nie jest płaska, jak myślą do tej pory niektórzy ludzie, a to dlatego, aby mogły działać prawa, które dla nich ustanowiłem. Przy modelu płaskiej Ziemi te prawa nie mogą zadziałać. To działa tylko wtedy, jak planeta gwiazda jest kulą życie rozumne, posiadające duszę. Istnieje tylko tu na Ziemi, nie istnieje nigdzie indziej. To, co niektórzy ludzie widzą jako UFO, to są zmaterializowane formy demonów. Demony mają pełną wiedzę, tę, którą ludzie powoli z mozołem zdobywają. Próba aniołów nie była łatwa. Stopień trudności dostosowałem do zdolności aniołów. I ich umiejętności, a także ich percepcji, duchowych zmysłów. Stwarzając aniołów, podzieliłem je na chóry anielskie, a każdego obdarowałem duchem, osobowością, wysoką inteligencją, rozumem. Wlałem im pełną na ich zdolności wiedzę. Wiedziały wszystko to tym, co zostało stworzone a nic o tym, co dopiero zamierzałem stworzyć. Nie mogłem dać aniołom mojej własnej wiedzy, woli, zdolności, rozumu, bo ich byt tego by nie wytrzymał. Próba, którą przeszły chóry anielskie, bardzo wiele ich kosztowała. Byt anielski jest bytem wyższym niż byt człowieka, dający... Nieporównywalnie więcej możliwości niż byt człowieka, by wykonać coś materialnego. Anio musi się choć częściowo zmaterializować. To Wasz Anioł Stróż umieszcza Waszą stworzoną przeze mnie duszę w pierwszej Waszej ludzkiej komórce życia. To z mojej woli, na mój wyraźny rozkaz. Wasz Anioł Stróż wyjmie Waszą duszę z Waszego ciała. A potrafi to robić, bo to ja dałem mu takie możliwości. Wyjęcie duszy z ciała powoduje śmierć ciała. Tylko dusza ożywia ciało człowieka. Tylko tak może człowiek w ogóle żyć, funkcjonować. W moim pierwszym zamyśle aniołowie mieli pomagać człowiekowi, jemu usługiwać, pomagać, niejako służyć. Na początku najbardziej umiłowałem. Pierwszego spośród cherubów, Lucyfera. To on miał podawać dalej wszelkie Boże rozkazy, wszelkie Boże polecenia. To on miał dzierżyć najwięcej mocy Bożej ze wszystkich aniołów, tak aby wykonać wszelkie zadania, które miałem dla niego powierzyć. To Lucyfer zbliżał się najbardziej do Boga, bez jakiegokolwiek uszczerbku dla siebie. Niestety. Po jego grzechu buncie, jego miejsce zajął człowiek, kobieta Maryja. To ona teraz wykonuje to, co pierwotnie miał wykonywać Lucyfer, a teraz Maryja wykonuje z woli Bożej o wiele więcej. Maryja doskonale zdała swoje wszystkie próby, do końca wytrzymała, bez jakiegokolwiek grzechu, bez uszczerbku, bez jakiejkolwiek ujmy. Maryja z woli i przywidzenia Bożego stała się świętą, Bożą rodzicielką. Także teraz ma głęboką pokorę. Nikt poza nią tyle i tak się nie upokorzył przed Bogiem. Najwięcej z ludzi. Oprócz Jezusa cierpiała, nigdy nie zgrzeszyła, nigdy się nie uskarżała. Maryja nie musiała umierać, ale bardzo pragnęła być we wszystkim podobna do swojego syna Jezusa także we śmierci to święci Michał i Gabriel archaniołowie wyjęli jej świętą duszę z jej świętego dziewiczego ciała po tym jak została wzięta do nieba stała się jeszcze bardziej święta jeszcze bardziej pokorna żadne inne stworzenie nie dzierży w moich dłoniach tego co dzierży Maryja Lucyfer nie wytrzymał, jego wielka przepastna pycha wzięła górę, przeważyła, a co za tym idzie oderwała go od jedności z Bogiem. Lucyfer doskonale wiedział, jaka jest prawda, jednak dobrowolnie wybrał pychę, kłamstwo i grzech, a także inne brudy grzechowe. Niestety, za nim podążyły około jedna trzecia wszystkich chórów anielskich co daje około 3 tryliony anielskich buntowników. Jako pierwszy spośród Bożych dobrych aniołów upokorzył się przed Bogiem i uznał Jego wielkość, świętość i władzę. Święty Michał Archanioł to on stanął na czele wszystkich chówców anielskich. Nim to uczynił, musiał uczynić ogromny wysiłek swojej wolnej woli, dobrowolnie, Upokorzyć się przed Trójcą Świętą. Zaakceptował Jezusa Chrystusa jako tego, kto miał się wcielić w ciało ludzkie, ogałacając się z bóstwa. Ta decyzja bardzo wiele kosztowała wierne Michówce Aniołów. Tego nie jest w stanie pojąć żaden żyjący na Ziemi człowiek. Jak wiele kosztowało podjęcie swojej życiowej decyzji. Wiedzą doskonale tylko Bóg i oni. Z chwilą podjęcia swojej decyzji, co trwało ułamek milisekundy, zbuntowane chóry aniołów stali się demonami, a ci aniołowie, którzy zdali swój egzamin, swoją próbę, zyskały pełny, maksymalny, jak na stworzenie, dostęp do darów i łask Trójcy Świętej. Nie chcąc doprowadzić do unicestwienia zbuntowanych aniołów, natychmiast przetworzyłem Lucyfera i jego zbuntowanych aniołów w demoniczną postać, a wiernym dla Boga aniołom nakazałem walkę z demonami. Aniołowie zrzucili demony na ziemię, wewnątrz której stworzyłem wraz z Jezusem Chrystusem, moim synem i z Duchem Świętym, piekło. Nie mogłem tego nie uczynić ze względu na niebezpieczeństwo rozpadu całego stworzenia. O tym, co się stanie, jaka będzie konsekwencja buntu, tego nikt poza mną nie wiedział. A piekło, zanim zostało stworzone, jeszcze nie istniało. Pierwotnie piekło było przeznaczone dla Lucyfera i jego zbuntowanych aniołów. Nie mogłem pozwolić, na niecierpienie w piekle bo tylko tak duchy potępionych aniołów i dusze ludzi potępionych mogą swobodnie istnieć demony nim się zbuntowali toczyli zażarty bój w swoim sercu nie była to krótka chwila to był cały proces przyczynowo-skutkowy człowiek nie zawsze jest świadomy tego co wybiera Przeważnie nie ma jasności wybieranej decyzji, ma szansę i okazję żałować, odwrócić się od zła swojego wyboru, swoich decyzji. Demony miały od początku pełne poznanie, a swoje decyzje o buncie, o sprzeciwieniu się woli Bożej podjęli w pełni świadomie, bez jakiegokolwiek przymusu. Im więcej nabierali pychy, tym mocniej przesłaniała im prawdę. Każdy ich grzech był wielki, świadomy, czyniony z premedytacją, a same ich grzechy były stricte grzechami przeciwko Duchowi Świętemu. A taki nie może być darowany, odpuszczony. Zrywa całkowicie jedność i łączność z Bogiem. Rodzaj pychy i dumy, który popełnili, nie pozwolił im na opamiętanie się, na wrócenie się, na żałowanie za to, co źle uczynili. A tylko to jest warunkiem mojego przebaczenia. Co dotyczy człowieka, dotyczy całej ludzkości. Demony w wielkiej liczbie wyległy na ziemię, oblegają wielkimi chmarami każdego, pojedynczego człowieka. Nie ma ludzi wolnych od ich wpływu. Od ich działania, prawie do końca XIX wieku świat i Kościół Święty był chroniony specjalną łaską, którą demon atakował od zewnątrz nie udało mu się złamać Kościoła Świętego. To Jezus Chrystus na prośbę Lucyfera, a za zgodą Moją i Ducha Świętego pozwoliliśmy na największą próbę wierności Kościoła Świętego. Jego sług, kapłanów, biskupów i kardynałów, a także papieża. W XVIII wieku powstała masoneria, a nieco później iluminaci. Demon przez swoje sługi z tych organizacji wprowadził do wnętrza Kościoła Świętego bardzo wielu swoich agentów. Tym sposobem dotychczasowa wielka siła Kościoła Świętego. Znacznie osłabła, a kierownictwo masonerii stało się bardzo bezczelne. Jednak pozwoliłem trwać ludzkości pomimo jej licznych i wielkich grzechów, licznych wad, ułomności oraz wielu wykroczeń przeciwko Bożemu prawu dekalogu. Coraz więcej ludzi grzeszy, upada, nie ma za wiele oparcia na swoich kapłanach, biskupach. I kardynałach, a także w tym, kto dziś pełni rolę papieża. Od pewnego czasu poleciłem Jezusowi i Maryi, by przedstawiali przez moich prawdziwych proroków Bożą wolę. Niewielu ludzi słucha, niewielu wypełnia Boże rozkazy. Nadszedł czas na realizację kolejnej fazy mojego planu. Jest nią napomnienie ludzkości, zwiększenie jakości świętego Bożego Gniewu oraz jego działania na świecie. Już niedługo nastąpi wiele nowych i groźnych dla ludzi wydarzeń. Rozpocznie się wiele wojen, konfliktów, rewolucji, a zwłaszcza załamania wielu gospodarek świata, a to wszystko na masową skalę. Bicz Boży będzie uderzał w ludzi, a zwłaszcza wasze kraje i narody. Pomimo, że Polskę bardzo mocno kocham, ją wybrałem spośród narodów. Oczyszczę was Polaków, pozwolę wam pokonać szatana i jego sługi w waszym kraju. Zatem proszę was i błagam o waszą modlitwę, posty i umartwienia, a także jamużny. Tylko to jest waszą siłą duchową, tylko tak możecie pokonać demona. Żywy płomieniu, bardzo Cię kocham, dlatego czasem pozwalam Ci ujrzeć prawdę o sobie. Wiem, że nie jesteś mocny, ale to Tobą się posługuję. Niestety inni zawiedli, posłuchali tego, kto zwodzi i oszukuje. Nie martw się atakami demona, Maryja. I twój anioł stróż, święty Gabriel, Archanioł walczą z nim za ciebie. Błogosławię nowej wersji medalionu. Jest taki, jaki być powinien od początku. Zechciejcie pilnować jakości wykonania. Pamiętaj, synu, że jestem z tobą. Pomagam ci we wszystkim. Ty niczym się nie zniechęcaj. Trwaj wiernie przy mnie. Resztą ja sam się zajmę. Kochane dzieci światłości, miłe Mojemu Świętemu Ojcowskiemu Sercu. Kocham Was i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest godne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Chcę się Wami posłużyć, aby uratować tych ludzi, których jest jeszcze możliwość. Uratować. Niedługo nastąpi oświetlenie sumień światem świętej Bożej Sprawiedliwości. Ono wiele zmieni. W Polsce nagromadziło się wiele demonów, chcą uniemożliwić realizację planów wobec ludzi z tego narodu. Siły demona sprawiają, że to na was jest teraz największy atak i wielka nagonka z powodu resztki wiary i waszej wierności Bogu. Chcą wiele zła uczynić Polsce, inne narody, będące pod wielkim wpływem ojca wszelkiego kłamstwa. Stosują wiele ukrytych sposobów, aby do końca zniewolić umysły i polską gospodarkę. Ci, co faktycznie rządzą Polską, nie pozwalają obecnie rządzącym i wszystkim pozostałym dążącym do rządzenia pilnują aby nie można było wami dobrze kierować ani dawać dobrych uczciwych rozporządzeń w niedługim czasie polski rząd wyda szereg złych bardzo szkodliwych decyzji dla polskiego narodu wiele się zmieni w Polsce po oświetleniu sumień światłem świętej bożej sprawiedliwości dopiero wówczas nastąpią zmiany które diametralnie zmienią położenie polski i Polaków. Nawróci się większość kapłanów i biskupów. W końcu rozpoczną właściwą pracę dla Boga. W ciągu krótkiego czasu wszystko się zmieni na lepsze. Jeżeli wytrwacie, to wy po wszystkich przejściach będziecie przewodzić całemu światu, a na tronie piotrowym zasiądzie Polak. On przywróci ład w całym Kościele Świętym. Zanim to jednak nastąpi, do głosu oficjalnie dojdzie syn zatracenia. Antychryst, uczyni on wiele zmian ze swoimi ludźmi z masonerii i iluminatami oraz innymi lucyferianami i tymi, którzy przyjmą z nami bestii. Rozpocznie się wielkie prześladowanie ludzi Boga, ludzi Kościoła. Nie lękajcie się jednak, bo to musi się stać aby się wypełniły pisma. Wścieka się na ludzi z Polski, że nie realizują jego planu. Po niedługim czasie nastąpi ostatni bój pomiędzy siłami Boga a siłami szatana. Na czele sił nieba stanie pokorna służebnica Boża, Maryja, wraz ze wszystkimi chórami anielskimi nieba. Demon tę walkę przegra z kretesem. Nie bójcie się diabła, walczcie z nim, Przyzywając na pomoc Maryję w każdej duchowej potrzebie, bo to upokarza demona w szczególny sposób. Demony nie chcą przyjąć Bożej prawdy, same przed sobą trwają w łudzie i kłamstwie. Ono ich bardzo zaślepia, tworząc iluzję pozorów. Złe duchy walczą do końca, bo choć Boże Światło ukazuje im prawdę. To oni wmawiają sobie i sługom swoim z masonerii i iluminatom oraz innym lucyferianom, że już zwyciężyli, a ci świętują przed czasem swoje zwycięstwo. Nie do nich jednak będzie należało zwycięstwo. Trójca Święta powierzyła je w dłonie Maryi, aby demony zostały jeszcze bardziej upokorzone. Jest dla nich nie do pomyślenia, że pokona je człowiek, i to słaba kobieta. Teraz dobrze się zastanówcie. Przy kim chcecie być? Czy przy demonie i jego kłamstwie i łudzie? Czy przy Bogu w Trójcy Świętej jedynemu, który zawsze wygrywa? To do was teraz należy decyzja. Co zdecydujecie? Co wybierzecie? Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza Mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami, ojcowskiego serca, wszystkim czytającym i słuchającym błogosławił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg Ojciec